To jest Joe Biden, podobno najsilniejszy człowiek świata, który dowodzi Stanami Zjednoczonymi, który decyduje o losach świata, o losach miliardów ludzi. Ciągle jeszcze jest bardzo duża ilość mieszkańców Stanów Zjednoczonych i świata, którzy w to wierzą. Nawet po obejrzeniu ostatniej debaty, no, z której nie trudno wyciągnąć pewne wnioski, niestety, niestety wielu ludzi ciągle takich wniosków nie wyciągnęło. Ja sobie na moim kanale dzisiaj na Rumble zadam pytanie, kto tak naprawdę pociąga za te sznureczki, no bo ja po prostu widząc stan, stan Joe Bidena, stan jego, proszę Państwa, Umysłowy i psychiczny, no jestem, jestem w stanie stwierdzić, że to jest kukiełka i że ktoś za niego podejmuje te decyzje. Będę się nad tym zastanawiał na moim kanale Rumble. Zapraszam w ten poniedziałek, 1 lipca, mokry 1 lipca, przy Państwa, w górach Harcu, zimno, drżyście i no. Trzeba może zastanawiać się nad innymi sprawami o tym, że ocieplenia wielkiego nie ma to widać, widać, słychać i czuć to, że z Joe Bidenem też jest coś nie tak wszyscy normalni ludzie już dawno o tym wiedzą ale no, dlaczego, dlaczego ciągle jeszcze wielu z nas Twierdzi, że, że Joe jest fajnym gościem, który może dalej funkcjonować jako prezydent. Nad tym zastanowimy się dzisiaj na Ramblu. Zapraszam.